Cześć, z tej strony Tro.pl, a dzisiaj kolejny szybki odcinek z update'em obecnej sytuacji 6ix9ine'a. No bo jak już na pewno zdążyliście zauważyć w tej całej sprawie, cały czas sytuacja obraca się o 180 stopni. No i właśnie dotarła do nas wiadomość, która może oznaczać właśnie taki kolejny zwrot akcji. Jednak zanim wam to wszystko wytłumaczę, to przedtem zrobię taki mały zwrot akcji w tym filmie, aby przypomnieć wam o zostawieniu łapki w górę na dole i zostawieniu subskrypcji, jeśli jeszcze z jakiegoś dziwnego powodu nadal tego nie robicie. Serio, poprawcie tą statystykę, bo jest z nią coraz gorzej. No więc tak, w dzisiejszym odcinku wytłumaczę wam, dlaczego istnieje duże prawdopodobieństwo do tego, że 6ix9ine wyjdzie z więzienia i bardzo możliwe, że wyjdzie już za niedługo. Bo tylko przypomnę, że na ostatniej rozprawie sądowej Tekashiego raper przyznał się do wszystkich 9 postawionych mu zarzutów. Ten fakt oznacza, że grozi mu, podkreślam, minimalnie 47 lat pozbawienia wolności. I to jest co prawda mega przykra informacja, no bo rozumiecie, sędzia w takiej sytuacji nie będzie mógł zrobić nic innego, jak przyznać mu te w najlepszym przypadku 47 lat. Jednak jak się dowiadujemy, w sprawie kucyka istnieje jeden wyjątek od takiego wyroku. Jeden kruczek w aktach, który może się okazać bramą do wolności dla kolorowego artysty. Ponieważ wyjątkiem jest sytuacja, w której oskarżony kooperuje z organami władzy państwowej. Czyli prościej mówiąc, jeśli jeden z oskarżonych jest ich informatorem, może nawet świadkiem koronnym. Wiecie, jeśli ta osoba im po prostu powie całą prawdę, kto, gdzie, z kim i kiedy. Wymiar sprawiedliwości dla takiej osoby może być skrócony, może nawet być całkowicie zniwelowany. Czyli może się okazać, że Tekashi wyjdzie już za naprawdę niedługi okres czasu. No i jak z moich filmów już wiecie, wszystko wskazuje już na to, a można już tu nawet chyba stwierdzić, że 6ix9ine już zaczął sypać swoich kolegów do sądu. A co dopiero będzie, jeśli przez dalszy okres czekania na rozprawę powie jeszcze więcej faktów. Racja, w imię praw ulicy i jego tekstów jest to dosyć mega słabe zachowanie. I coś czuję, że nawet jakby wyszedł z paki, prędzej czy później mu się za to oberwie. Jednak z punktu widzenia samego 6ix9ine'a i możliwości uratowania sobie życia, cóż, myślę, że gościu będzie w stanie zrobić wszystko, byleby tylko uniknąć spędzenia całego życia w więzieniu. Aż tutaj mi się nasuwa pięknie cytat z jego piosenki Tati. Cytuję: te suki myślą, że jestem głupi, ja nie jestem głupi. Napiszcie na dole, co byście zrobili na miejscu 6ix9ine'a. A ja na dzisiaj mam dla was tyle. Zobaczymy, co jeszcze ta sprawa przyniesie nam z czasem. Jak chcecie być na bieżąco, to musicie zasubskrybować ten kanał razem z dzwoneczkiem. Wtedy na pewno tego nie przegapicie. A tymczasem się już z wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć.